Cześć moi drodzy, witam was serdecznie na kanale Obstawiamy. Jak zawsze na początek jest prośba o zostawienie łapy w górę pod tym filmem i dziękuję za każde kliknięcie. Ostatnio naprawdę kosmiczne wyniki kręcicie z tym, także dzięki serdeczne. To bezpośrednio pomaga rozwijać cały kanał. Tym bardziej jestem każdemu z osobna wdzięczny. No słuchajcie, midweek z meczami ligowymi, więc oczywiście dzisiaj, jutro, pojutrze zapewne filmy. Dzisiaj kilka kuponów na wtorek. Oczywiście do kuponów sobie za chwilę przejdziemy. Jeżeli ktoś by chciał od razu przewijać, tam nie ma najmniejszego problemu. Łapiecie ten suwak u dołu filmu i przesuwacie. Ja powiem o promocji na zwrot kasy za przegrany kupon, zaproszę do naszej grupki, odpalimy jakiś konkurs na freebeta dla was, więc w sumie klasyczny wstęp, tutaj nic się nie zmienia. Zaczynamy od promocji. Słuchajcie, jeżeli ktoś nie ma konta w BetClicku, to jest oczywiście legalny w Polsce bookmacher, a konto sobie założy z linku, który jest w pierwszym komentarzu pod tym filmem, użyję kodu promocyjnego Obstawiamy, tak jak na tym banerku, no to można stworzyć pierwszy, obojętnie jaki kupon, za maksymalnie 228 zł i to są obojętnie jakie typy, kursy, dyscypliny, ile zdarzeń, nieważne. Po prostu jeżeli wasz pierwszy kupon nie wejdzie, macie zwrot kasy minus podatek we freebecie, to jest taki bezpieczny kupon na dzień dobry. To nie musi być taki kupon jak tu widzicie, to nie musi być za 228 zł, tak jak przed chwilą powiedziałem, możecie zagrać cokolwiek tylko chcecie, za 5 zł, 10, 15, 20, po prostu 228 zł to jest maks w tej promocji, maksymalna kwota, żeby wszystko z niej wycisnąć, ale tak jak mówię, możecie zagrać za ile tam sobie chcecie, jeżeli nie wejdzie, macie zwrot kasy minus podatek. Osoby zainteresowane takim bezpiecznym kuponem na dzień dobry, zapraszam do pierwszego komentarza pod tym filmem, link rejestracyjny tam znajdziecie, założenie konta minutka i można coś tam sobie skleić nawet na dzisiaj. Zanim przejdziemy dalej, zapraszam do naszego małego sklepu typera obstawiamy.shop, takie typerskie kubeczki jak tutaj widzicie na parapetowej wystawce i też graficznie tutaj wrzucam wszystkie wszystko w sumie z asortymentu, co w sklepie znajdziecie. Link do sklepu również w opisie pod tym filmem, w komentarzu pod tym filmem. Obstawiamy.shop, bez problemu, można też zapamiętać. Kolejna sprawa, zapraszam do naszej grupy na Facebooku. No już ponad 100 tysięcy ludzi tam, 100 tysięcy typerów uzbieranych, typerów takich jak ty, więc sobie wskakuj, tam dodatkowe kupony każdego dnia znajdziesz od innych użytkowników. Dodatkowo zapraszamy na Instagram, a tam również często dodatkowe kupony, których nie ma po prostu na YouTubie. Linki w opisie pod tym filmem, bez problemu odkopiecie. No i lecimy z konkursem, jak zawsze 25 zł freebeta do zgarnięcia, co trzeba zrobić, żeby o nie powalczyć. No subskrybować ten kanał Obstawiamy, no zostawić tą łapę w górę pod tym filmem i w komentarzu typujecie dokładne wyniki, minutę pierwszej bramki w dzisiejszym meczu pomiędzy Osasuną a Barceloną, dopiszecie swój nick gracza z BetClicka, typujecie do 21.30, komentarze edytowane, dodane po tej godzinie bez nicku gracza na BetClick nie biorą udziału w zabawie, czyli generalnie standard i nic się tutaj nie zmienia. I teraz przechodzimy już do tych kuponów na dzisiaj, słuchajcie, raz, dwa, trzy, cztery, pięć kuponów od osób, które już podały minimum jeden kupon u nas na YouTubie i jeszcze kilka takich większych sklejek w tej drugiej końcowej fazie filmu. Jest kilka tasiemek, jest tych meczów dzisiaj do wyszukania sporo, więc też takie kupony za mniejsze stawki z większą ilością zdarzeń podrzucamy, żeby też troszkę ten film urozmaicić właśnie dla osób, które takimi kuponami się interesują. Słuchajcie, Kuba jak na razie podał jeden kupon trafił, 1026 zł profitu i tutaj w sumie jest grube granie, bo słuchajcie, przede wszystkim trzeba pochwalić, że jest rozbity kupon, żeby ominąć dodatkowy podatek. Wiadomo, jakby te 2030 zł było na jednym kuponie, to przy ewentualnej wygranej dodatkowy podatek by wjechał, bo byłoby ponad 2280 PLN-ów. No i co my tutaj mamy? Mamy puchar polski. Wiadomo, jest takie powiedzonko, kto gra puchary, ten wpierdala z suchary, ale tutaj jak widać, Kuba się tym nie przejmuje, bo gra na zwycięstwo Górnika Zabrze. Górnika, który na pewno mentalnie poniesiony po tym zwycięstwie wyjazdowym z Pogonią Szczecin 4-1. No tutaj zdaniem Kuby jedną z finału to już jest taki etap rozgrywek, że te ekipy z Ekstraklasy nie będą tego olewały, bo gdzieś tam stwarza się realna szansa, żeby naprawdę coś w tym Pucharze Polski ugrać. Grają Górnik gra z KKS-em Kalisz, który no, ostatnio gra bardzo dobrze na tym swoim poziomie rozgrywkowym, ale wiadomo, że jeżeli by porównać, wiecie, pierwsze jedenastki i generalnie poziom piłkarski tych ekip, no to na pewno Górnik w tej hierarchii byłby dużo wyżej. No jest w tym meczu Górnik faworytem, jeśli tylko podejdzie na poważnie do tego spotkania, jeśli podejdzie w miarę podstawowym składem, to faktycznie dla mnie faworytem też tutaj są. No pokazali się z bardzo dobrej strony w tym meczu z Pogonią, jeżeli na przestrzeni kilku dni ta gra się za bardzo nie zmieni, to powinno być ok i tak samo twierdzi tutaj właśnie Kuba. Dorzucone są Rożne w meczu Osasuny i Barcelony. Rożne, które faktycznie jeszcze chwilę temu, powiedzmy, byłyby jeszcze lepsze, bo Barcelona w tej początkowej, wcześniejszej fazie sezonu naprawdę dowoziła tych kornerów mnóstwo. Teraz troszkę to spadło, jak sobie zaraz ze statystyk tutaj wam przedstawię, ale Osasuna to jest też ekipa, która stara się i dowozi dużo kornerów, ale też daje nabijać te kornery przeciwnikom. Słuchajcie, ostatnich 5 meczów Osasuny to 4 mecze z pokrytą linią, bo to było 8 kornerów, 3 z pokrytą linią, było 8, 9, 5, 12 i 11, więc w sumie nie najgorzej, ale
wyglądać też mogłoby być zdecydowanie lepiej. I tu wiadomo, wszystko zależy od tego, jak się mecz ułoży, bo jak Barcelona szybko strzeli na 1-0, 2-0, 3-0, to już nieraz było takie spotkanie, że tych kornerów raczej nie będzie. No i właśnie, jeżeli chodzi o Barcelonę, to ostatnie mecze, nieważne czy Liga Mistrzów, czy Liga Hiszpańska, wziąłem wszystkie pod uwagę, 3, 6, 8. Cienizna, 10 i 13, więc w tym przypadku tylko dwa mecze z tą pokrytą linią. No trzymam kciuki, żeby to się udało, bo grubo grany dubel za naprawdę grubą kasę i fajnie jakby coś takiego tutaj na kanale siadło. Słuchajcie, dalej mamy kupon od Jacka. Jeden podany, jeden trafiony, 816 zł czystego profitu i jest okrągły tysiaczek pakowany również w dubla. Dzisiaj duble, treble i tak jak mówię, taśmy na samym końcu. Tutaj mamy tysiaka na 2103 i mamy zwycięstwo Athletic Bilbao z Valladolid. No i dobra, kurs w okolicach 1,40, 1,45, 1,50, a to wcale nie jest tak, że Bilbao gra jakoś dużo lepiej od Valladolid, że grałem jakąś kosmiczną piłkę, bo moim zdaniem wcale nie. Mi się generalnie ten typ średnio podoba, biorąc pod uwagę ten kurs. Wiadomo, grają u siebie, no to na pewno jest jakiś tam duży atut, ale ostatnie mecze to jest bardzo nierówna forma, jeżeli chodzi o Bilbao, bo słuchajcie, w tych 5 ostatnich kolejkach La Ligi, no to oni 3 razy przegrywali, raz remisowali, raz wygrali 1-0 z Villarrealem na własnym boisku i to wcale nie wygląda jakoś wybitnie. Jeżeli rzucimy okiem na Valladolid, na przestrzeni tych samych 5 meczów, no to są ok, 2 porażki z Espaniolem i z Osasuną na wyjazdach, no ale do tego dorzucili 3 zwycięstwa. Więc tutaj nawet forma na przestrzeni tych ostatnich meczów, no to lepsza jest po stronie Valladolid, więc dla mnie to wcale nie jest taki mocny faworyt i pewniaczek, jak niektórzy pewnie twierdzą, no ale jest na kuponie, więc to trzeba tutaj obgadać. Generalnie 2 trudne typy na tym kuponie moim zdaniem, bo Bayern z Werderem, BTTS, ja zawsze się boję tych wiecie, BTTS-ów, jak gra Bayern, bo oni faktycznie potrafią zagrać tak, że tracą z Hertą na przykład w ostatniej, w poprzedniej kolejce 2 gole, wygrywają 3-2, tracą z Mainz 2 gole, wygrywają 6-2, ale potrafią zagrać na 2-0 na 0 z tyłu z Interem, potrafią zagrać z Barceloną na 0 z tyłu 3-0, potrafią na wyjeździe z Hoffenheim zagrać na 0 z tyłu 2-0, więc generalnie jak przychodzą takie mocniejsze ekipy, to ten Bayern jakoś tak się spina i faktycznie ta defensywa jest dużo, dużo bardziej szczelna. No Werder radzi sobie nad wyraz dobrze, bo generalnie są bardzo blisko pucharów europejskich, to jest aktualnie tylko jeden punkt straty do tego 6. miejsca dającego kwalifikację do Ligi Konferencji. Wiadomo, że to jest początkowa faza sezonu, ale no trzeba pochwalić Werder za tą początkową fazę sezonu, bo myślę, nie wszyscy się spodziewali, że oni tak dobrze będą grali. No pytanie tylko, czy Bayern u siebie znowu będzie troszkę rozluźnienia, no bo wiecie, dodajmy, że w 13 meczach Bayern stracił tylko 12 goli, nie? Oczywiście ta ofensywa Werderu Brema nie jest najgorsza, bo 23 trafienia w 13 meczach to trzeba też pochwalić i jak najbardziej zasługuje to na chwalenie, tylko ja mówię, ja się boję, jak widzę BTTS w meczach Bayernu, bo wiadomo, jaki ten Bayern jest. Jest propozycja, obgadane, sami decydujecie, co z tym dalej robić, czy gdzieś sobie przykopywać, czy po prostu olać ten kupon i życie toczy się dalej. Pędzimy dalej, pędzimy do kuponu Dariusza. I tutaj mamy jeden podany, jeden trafiony, 642 czystego zysku i mamy grane pięknie wyliczona kwota pod dodatkowy podatek, 608 na stawce, 2279 do wygrania, żeby tylko nie przekroczyć tego dodatkowego podatku i bardzo mnie to cieszy. I mamy tak, mamy bardzo ciekawy kupon, bo to jest tak, overek 1,5 gola Paderborn w meczu z Arminią Bielefeld, oczywiście druga Bundesliga i jak sobie tylko rzucicie okiem na tą drugą Bundesligę, to od razu sami zauważycie i dojdziecie do wniosku, że Arminia po prostu nie dojechała. Nie dojechała, nie radzi sobie na chwilę obecną, po 15 kolejkach oni zamykają tabelę ze stratą 5 punktów do bezpiecznego miejsca. Co więcej, jedna z gorszych defensyw w lidze. Tak szybko spojrzę, najgorsza druga najgorsza defensywa w lidze, zaraz za Magdeburgiem, bo to jest 27 straconych goli w tych 15 meczach, prawie 2 gole na mecz tracą i grają z ofensywą, która, no i tutaj już jestem pewien, jest najlepsza aktualnie. Paderborn w 15 kolejkach, zajmują 4 miejsce swoją drogą, w 15 kolejkach 34 strzelone gole, ostatnie mecze, to jest istotne, jeżeli chodzi o kupon Dariusza. Ostatnie mecze, troszkę spadek formy, bo był remis, były 2 porażki i teraz zdaniem Darka właśnie taka Arminia to jest najlepszy rywal na przełamanie tych porażek, żeby znowu wrócić na tą zieloną ścieżkę zwycięską. No i tutaj biorąc pod uwagę słabą defensywę gości, super ofensywę gospodarzy, no mamy over 1,5 gola samego Paderbornu. Do tego Legia z remisem i over 1,5 gola w meczu pucharowym oczywiście z Lechią Gdańsk. Co ciekawe, przed chwilą, kilka dni temu, bo 4 listopada te ekipy grały
ze sobą w lidze. Legia bardzo długo prowadziła, Legia wyszarpała 2-1, więc tutaj znowu mental po stronie Legii. Wiadomo, że to jest spotkanie pucharowe, ale tak jak mówiłem, 1-8 to już obliguje te ekipy, wszystkie w sumie ekipy, żeby troszkę na poważnie podejść już do tego pucharu, bo to faktycznie robi się realna szansa na ugranie czegokolwiek tutaj. Mamy zakład na to, że będzie over 1,5 gola i że Legia tego meczu nie przegra, po prostu. Może być sobie tam dogryweczka, na przykład przy stanie 1-1, bo tutaj nie ma rewanżu, z tego co mi się wydaje, jest jeden mecz przy remisie, jest po prostu dogrywka, no ale w tym kuponie oczywiście liczy się regulaminowy czas gry. No i do tego Osasuna z Barceloną over 2,5 goli. No tutaj jakby nie jest tajemnicą, że Barcelona cały czas tworzy sobie mnóstwo tych sytuacji podbramkowych. Gorzej ostatnio było ze skutecznością, przynajmniej w tym ostatnim meczu ligowym, gdzie wygrali z Almerią 2-0, gdzie Lewy nie trafił karnego, nie strzelił. No samo za siebie mówi to, że Barcelona oddała 13 celnych strzałów. Tam bramkarz Almerii robił naprawdę cuda, do tego 8 niecelnych, więc te sytuacje generalnie są cały czas kreowane. Jeżeli skuteczność będzie trochę lepsza, overy 2,5 goli mogą być spokojnie kryte. Coś takiego od Dariusza, pędzimy od razu dalej. Mamy Napoli gol w obu połowach. No właśnie, Napoli, które kuponu nie pierdoli ostatnio ani trochę. Napoli, które wygrało ostatnio z Atalantą, bardzo ważny mecz w kontekście nawet już walki o tutaj nawet o mistrzostwo, nie? Bo wiadomo, że z takimi ekipami jak się wygrywa i po 13 kolejkach ma się 6 punktów przewagi, to jest już naprawdę fajnie to wygląda, nie? Dla kibiców, zawodników i wszystkich związanych z Napoli. To naprawdę wygląda fajnie. No grają z Empoli. Po prostu tutaj mamy zakład na to, że ta ofensywa Napoli dalej będzie świetnie sobie radziła, 32 strzelone gole w 13 meczach, najlepsza ofensywa ligi bezdyskusyjnie i mamy taki pomysł od Antka, że będzie gol w obu połowach od Napoli. Nie wiem w ogóle czy mówiłem, Antek, jeden kupon podany, jeden kupon trafiony, jak nie mówiłem to teraz go wrzucę, 1698 zł czystego profitu, to fajnie wygląda ten kupon jeden, więc tutaj mam nadzieję, że dalej będzie dobra czutka. Napoli gol w obu połowach i zwycięstwo Barcelony, czyli tutaj bez kombinacji. O Barcelonie przed chwilą sobie gadaliśmy, że te sytuacje są kreowane, też warto powiedzieć, że tutaj jest bardzo fajny ścisk z Realem, nie? Bo wiadomo, Atletico, Betis i Osasuna to już tam okolice 10 punktów straty, ale tutaj punkt za punkt wymiana ciosów normalnie między Realem a Barceloną o to pierwsze miejsce cały czas tutaj po tych 13 czy 12 kolejkach, więc po prostu zwycięstwo Barcelony jest dorzucone tutaj od Antka i tak wygląda ten kupon. Jeszcze jeden przed tymi tasiemkami, to jest kupon od Andrzeja, jeden podany, jeden trafiony, 839 zł czystego profitu. No i patrz, też mamy coś ciekawego, bo Sheffield United gra sobie na własnym boisku z Rotherhamem, to jest oczywiście Championship, zaplecze Premier League i Sheffield to jest taka ekipa, nie śledzę tego, ale zawsze jak ktoś coś takiego huknie, to chociaż sobie prześledzę ostatnie mecze i to jak sobie radzą w tym sezonie. No gospodarze radzą sobie świetnie, 19 kolejek, 35 punktów uzbieranych, 34 gole strzelone w tych 19 kolejkach, no i to są tylko tak naprawdę w momencie nagrywania filmu 3 punkty straty do Burnley, które lideruje, ale właśnie jest mecz zaległy. To jest ten mecz zaległy, po którym będą mieli taką samą ilość spotkań rozegranych wszyscy. No i tutaj tak, Sheffield 3 mecze z rzędu zwycięskie. Szczególnie warte uwagi jest to, że w poprzedniej kolejce grali na własnym boisku właśnie z Burnley, wygrali cholera jasna 5-2. Tutaj na pewno aspirują, żeby sobie wskoczyć do tej Premier League, no i grają z Rotherhamem, który na pewno jest overową ekipą, słuchajcie, ale jest też ekipą, która traci sporo goli i która ostatnio gra słabiutko, bo 5 ostatnich pojedynków ligowych to są aż 4 porażki. Aż 4 porażki, w których tracili tak, 4 gole, 1 gol, 3 gole, 2 gole, więc tutaj po prostu mamy zakład na to, że gospodarze strzelą minimum 2 gole. Będąc w obecnej dyspozycji, grają z ekipą, która jest w słabej dyspozycji, ma to podstawy logiczne. Dalej mamy kornery w drugiej Bundeslidze, St. Pauli z Kiel. Statystycznie od razu wam tutaj polecę, jak to wyglądają kornerki w ostatnich 5 meczach jednych i drugich. Jeżeli chodzi o St. Pauli, no to wyglądają całkiem ciekawie, bo w 5 ostatnich tylko raz nie było pokrytej linii, bo było 5 kornerów. Potem było tak, 9, 10, 12 i 15. Całkiem sympatyczne cyferki kręcone. Jeżeli chodzi o Kiel, tak samo, sytuacja taka sama. 4 z 5 ostatnich meczów z linią, raz było 7, potem 9, 9, 13, 13. Sensownie wyszukane, kurs jakby nie najgorszy, powiedzmy sobie, też nie jakiś dupo urywacz, ale nie najgorszy, biorąc pod uwagę, jakie cyferki te ekipy pod kornery kręcą. Dorzucony jeszcze gol lewego, żeby był taki patriotyczny akcent. Tutaj Andrzej wychodzi z założenia, że jak ostatnio nie udało się z tego karnego nawet strzelić, no to teraz już lewy na pewno troszkę to nadrobi i z Osasuną gola po prostu strzeli. Więc tutaj patriotyczna wiara i to są te kupony od osób, które podały już chociaż jeden kupon u nas na YouTubie. Teraz już zaczynam wrzucać te większe kupony, większe znaczy wiecie, no z większą ilością zdarzeń, za mniejsze stawki, bo tak jak zawsze powtarzam w tym momencie, wiem, że są osoby, które takimi kuponami też się interesują, żeby troszkę te filmy urozmaicić.
zalicać, jak najbardziej można takie kupony wrzucać. Powtarzam, jeżeli tylko je mam, gdzieś tam z grupy wyciągnę, z fanpage'a czy z Instagrama, to zawsze tutaj na YouTubie się pojawiam, żeby takie osoby, które tymi kuponami się interesują, mogły sobie zastopować teraz w tym momencie nawet film i zobaczyć, kto tam coś gra za 2 dychy, 3 dychy, 5 dych na kilka stówek do wzięcia. Więc te kupony są właśnie dla takich osób i też, żeby nie było tylko kuponów za setki i tysiące złotych, bo jak wiadomo, stawka to jakby nie gra tutaj roli. To ma być czysta zabawa, więc my tutaj też nie musimy się skupiać tylko na tych kuponach za grubą kasę. Dziękuję, że oglądaliście do samego końca. Trzymam kciuki, żeby coś tutaj siadło, tylko też przypominam, że wszystko może być przegrane. Miejcie na to uwagę, że tutaj wiecie, żadnej gwarancji, żadnych pewników, żadnego sposobu na biznes nie było, nie ma i nie będzie. Tego się trzymamy, traktujemy to jako dodatek do życia, nie jako sposób na zarobek. Dzięki, że oglądaliście do samego końca. Oczywiście jak zawsze na sam koniec zapraszam do subskrypcji kanału, zapraszam do naszych grup, wszystkie linki w opisie pod tym filmem. Zachęcam do brania udziału w konkursie. Dzisiaj transmisja live prawdopodobnie o godzinie 15:00. Coś tam sobie też pokleimy na te wieczorne mecze, więc serdecznie już wszystkich zapraszam. Prawdopodobnie ja będę prowadził live'a, więc mam nadzieję, że się widzimy. Trzymajcie się, przybijam pionę. Dobrego dnia. Nara.